Hej, tu Karo, a to jest mój podcast Babska Podróż, w którym rozmawiam sobie o podróżach, tych w świat oraz tych w stronę świadomego i szczęśliwego życia. Ogólnie babskie rozkminy z dużą dawką mądrych tematów. Jeśli lubisz self-care, rozwój osobisty lub podróże, zostań i daj się zabrać w moją podróż. No i stało się. Jutro po... Myślę, że po 2 latach takich grubszych rozkmin nad takim pomysłem wylatuję do Portugalii. Wylatuję do Portugalii, żeby tam zacząć solo podróż, a dokładniej solo wędrówkę. Wędrówkę po świecie z moim plecakiem 7-kilowym, który mam nadzieję, że już więcej nic nie pomieści, bo ciągle tylko do niego coś upycham. A muszę mieć na względzie to, że niestety cały swój dobytek będę nosić na swoich barkach. Więc niech już tak zostanie. Niestety ten plecak jest coraz otwarty i jeszcze tam trochę miejsca na coś jest, ale myślę, że już go zaraz spakuję po prostu i na niego nie będę patrzeć. Od jakiegoś czasu właśnie chodziła za mną taka podróż, więc mam jutro lot do Portugalii i lecę sama przejść pewien szlak. Szlak Camino de Santiago. Może ktoś kojarzy, jest to taki szlak pielgrzymkowy. Natomiast jest to dla mnie po prostu wędrówka dla siebie, na uporządkowanie swoich myśli. I robię to, po pierwsze robię to po to, żeby trochę poukładać sobie w głowie różne rzeczy, które ostatnio od jakiegoś czasu nawarstwiają mi się w głowie. Potrzebuję czasu sama ze sobą. To drugim powodem, dlaczego tam idę, jest chęć poradzenia sobie samodzielnie, bo odkąd zaczęłam się interesować podróżami, zawsze wszędzie jeździłam z moim Dawidem. Obydwoje kochamy podróże i nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że któryś z nas będzie gdzieś jechać same, bo po prostu lubimy się dzielić tymi dobrymi momentami i ani ja, ani on nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy w jakimś ładnym, fajnym miejscu przeżywać, nie będziemy mogli się dzielić wspólnie tymi wspomnieniami. Ale czułam wewnętrznie od jakiegoś czasu, że chcę się sprawdzić i chcę zrobić coś takiego samodzielnie. Zawsze będąc w podróży z Dawidem, miałam tą świadomość, że obok jest ta właśnie bliska mi osoba, że w sytuacji jakiejś awaryjnej, gdy pojawi się jakieś wyzwanie, jesteśmy obydwoje, a wiadomo, że co dwie głowy to nie jedna. Zawsze razem znajdziemy jakieś rozwiązanie. Ja też wiedziałam, że nawet jak mam jakiś gorszy dzień, gdy potrzebuję wsparcia, wypłakać się na ramieniu, to zawsze jest ten Dawid, który mnie pocieszy i postawi na nogi. Więc powiedziałam sobie, nie, laska, ty masz 27 lat i musisz poradzić sobie sama ze swoimi myślami. Po prostu musisz sobie też radzić sama. No więc idę jutro. Znaczy jutro idę dopiero na lotnisko. Znaczy Dawid mnie zawozi. Jutro jadę na lotnisko, lecę sobie do Portugalii i zaczynam tam szlak Świętego Jakuba, czyli ten szlak do Santiago de Compostela. Startuję z Porto i założyłam sobie 10 dni, by dojść do Santiago. Do Santiago w Hiszpanii. Idę z plecakiem, mapą na telefonie i dobrymi myślami i też dużą nadzieją w tym, że ten wyjazd nie tylko będzie świetną przygodą pod względem właśnie podróżowo, ale też będzie dobrą lekcją życia. I co jest fajne, to, że chyba nie ma niczego, czego bym się miała obawiać podczas tego wyjazdu. Jestem naprawdę jakoś wewnętrznie mega spokojna i wręcz nie mogę się doczekać tego wyjazdu. Z jednej strony jest mi trochę dziwnie z tym, że jedę sama, że Dawid zostaje w domu, natomiast on wręcz mnie też zrobił ten ostatni krok i mnie przysłowiowo gdzieś tam kopnął w tyłek, żebym w końcu kupiła te loty, bo wiedział, że też tego bardzo potrzebuję, żeby coś takiego zrobić, żeby się sprawdzić. Więc chyba nie ma czegoś takiego, czego się obawiam. Jest jedna rzecz, której się obawiam, a mianowicie moje buty. A to już tak pół żartem, pół serio. Prognoza pogody na najbliższe dni w Porto i generalnie na tym szlaku, którym będę szła. No nie ma dnia bez deszczu. A ja też choć idę w moich najbardziej sprawdzonych butach, jakie mam w domu. Są to buty do biegania, ale są to buty, którym najbardziej ufam. Nie są wodoodporne, więc chyba to jest jedyna rzecz, której rzeczywiście się obawiam, że finalnie będę chodzić boso. A tak poza tym idę z mega ciekawością i odwagą. W sumie jak teraz o tym tak opowiadam, to sobie tak myślę, kurczę, ludzie robią takie rzeczy solo, że to moje wyjście może wcale nie jest jakiś wow. Natomiast dla mnie wewnętrznie jest to coś mega ważnego i będę chciała na pewno nagrać odcinek, jak już wrócę, gdzie porównam sobie właśnie to,
jakie miałam przemyślenia przed wyjściem, a jakie będę miała po. Czy się czegoś nauczę? Czy wrócę mądrzejsza o jakieś lekcje? Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. I jeśli chcecie być na bieżąco z moją podróżą, taki jest zamysł, będę relacjonować tą podróż na Instagramie, Babska Podróż, więc jeśli ktoś z Was jest chętny i jest ciekawy właśnie, jak będzie przebiegać to moja wędrówka, czy jak sobie będę radzić, gdzie będę spała, czy rzeczywiście te buty mi przemokną, czy będę biegać na bosaka. Odsyłam do Instagrama, zaobserwujcie mnie. No i cóż, w najbliższym czasie widzimy się właśnie na Instagramie, a za jakiś czas wracam tutaj na Spotify.